Cześć, czołem, z tej strony Tomek Lak z blogazajadam.pl. Witajcie w mojej kuchni. W tym filmie opowiem o owocach, ale o owocach dla opornych. Bo ja zawsze takim opornym do owoców człowiekiem byłem. Nie to, że nie lubię owoców, bo je bardzo lubię, ale jestem raczej trochę leniwy, jeżeli chodzi o to, że trzeba owoce obierać, myć, kroić, usuwać pestki. A ja staram sobie życie ułatwiać, nie dokładać roboty, jak najmniej czasu spędzać przy garach. I szczerze mówiąc, zawsze owoce właśnie były dla mnie takim czymś upierdliwym, czymś bardzo dobrym, ale upierdliwym. Szczególnie jak się ma dziecko, pracę, milion obowiązków, to znalezienie czasu na to, żeby sobie usiąść w fotelu albo przy stole w kuchni, zacząć sobie obierać, wydłubywać, a potem spokojnie zjadać, to niestety nie dla mnie. Więc ja znalazłem taki sposób na to, żeby te owoce w mojej diecie to był element codzienny i żeby ich dawka była naprawdę spora. Zastanowiliśmy się więc z żoną, co my lubimy. Okazało się, że lubimy koktajle owocowe. I w bardzo krótkim czasie doszliśmy do takiej naszej ulubionej receptury, która zawiera kilka składników. Ma zielony szpinak, czasem dodajemy zamiast szpinaku pietruszkę, a czasem jarmuż, więc jest ta codzienna, najczęściej poranna dostawa zielonych warzyw. Jest zwykle pomarańcza, jest kiwi, jest gruszka, która bardzo dobrze działa na myślenie, jest często jakiś banan, tak żeby to było bardziej treściwe, dodajemy do tego wody, czasem dla odmiany trochę mleka kokosowego, czasem doleję trochę oleju kokosowego, bo nie wiem, czy wiecie, że na przykład połączenie oleju kokosowego z takim koktajlem owocowym daje, szczególnie rano, niezłego kopa, jeżeli chodzi o przemianę materii, o to, że nasz organizm funkcjonuje po prostu sprawnie i że wszystko działa lepiej już od samego rana. Mamy pyszny koktajl, który służy nam za pierwsze śniadanie albo za śniadanie do pracy. Właśnie wtedy przelewam go do takiej butelki. Jedna z fajniejszych rzeczy, jakie ostatnio kupiłem w Ikei. I takie koktajle serwujemy sobie zwykle rano, co zapewnia nam niezły zastrzyk energii, zdrowia. Jest to kolorowe, przyjemnie się to je, jest przepyszne, bo ta kombinacja, którą podałem, to jest coś naprawdę mega. Oczywiście, jeżeli byście chcieli innych inspiracji, nie lubicie szpinaku, nie lubicie banana, no to zapraszam na bloga, tam mamy cały dział koktajle, link pewnie gdzieś tutaj się pojawi. W tym dziale mamy już pewnie ze 40 przepisów, jak nie więcej, na kolorowe koktajle warzywne i owocowe. To jest świetna sprawa dla takich leniuchów jak ja, dla takich ludzi, którzy nie lubią czasem po prostu się dłubać z tymi owocami. Tak, mam to po prostu w formie pysznego koktajlu, raz a dobrze w ciągu dnia. Zdrówko. Jeżeli macie problemy z tym, żeby zmusić się do zjedzenia codziennie odpowiedniej porcji warzyw czy owoców, to nic prostszego, zastanówcie się po prostu, czy w ogóle lubicie warzywa czy owoce pod jakąkolwiek postacią, a potem codziennie po prostu jedzcie to w ten sposób. Ja akurat lubię koktajle, bo są wygodne, szybkie w przygotowaniu, bo mogę zabrać je ze sobą do pracy, ale wy pewnie znajdziecie własne sposoby na to, żeby być zdrowym, jeść smacznie i kolorowo. Tego wam życzę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał Zajadam.pl na YouTube. Wtedy nie przegapicie kolejnych filmów. I do zobaczenia następnym razem. Hej!